Uh, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Mariancello z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, gdzie porozmawiamy sobie o takim nietypowym zagadnieniu. Zapewne często, kiedy rozgrywacie swoje partie, szukacie w nich uderzeń taktycznych. Motywów taktycznych, takich jak związania, widełki, jakieś ataki z odsłony i tak dalej. To bardzo słuszna koncepcja, gdyż poprzez taktykę często wygrywa się partie. Może nie tak, jak to bywał Michał Atala podczas rozgrywek, natomiast synomny tutaj możemy złapać jakieś widły, być może związać jakąś figurę i tym samym yy, zagrać na wygraną. Słuszna koncepcja, natomiast przyznajcie się szczerze: jak często rozgrywając swoje partie analizujecie konkretne pozycje pod kątem figur, które można zamknąć, które można uwięzić, które można, jak ja to mówię, złapać za ucho na przykład. Zwróćmy uwagę na pozycję numer 1, dzisiaj będzie ich 5. W pozycji pierwszej wygląda na to, że na pierwszy rzut oka nic się nie dzieje, żadnych fajerwerków nie ma. Jakichś tutaj spektakularnych poświęceń, nieprawdopodobnych gruźb z jednej czy z drugiej strony. Natomiast e, spójrzmy na tę pozycję, tę cichutką pozycję, taką e, wycofaną pozycję, uśpioną, że tak powiem, e, pod innym kątem. Być może które z figur lekkich. Mam na myśli te dwa skoczki. jak i gońca na C5, te figury lekkie u czarnych. Być może które z nich jest skrępowana, troszeczkę jej ciasno i być może można zagrać tak, aby ta figura za momencik została złapana. Pytanie do Was. Moi drodzy, zwróćcie uwagę na ustawienie naszych pionów. Mamy gońca, gońca, Boże kochany, czy to przypomina gońca? Powiedzcie szczerze. Mamy piona na C3, mamy piona na A4, no i piona na B2. Być może będzie można zrobić pożytek ze swoich pionów na skrzydle hetmańskim i e, tutaj zamknąć. Jaką figurę, moi drodzy? Oczywiście chodzi o tego gońca. Jeżeli mieliście to w zamyśle, no to gratulacje. Ten koniec, moi drodzy, musi zostać zamknięty w więzieniu. On niestety tutaj narozrabiał, i teraz naszym zadaniem jest znaleźć w tej cichej pozycji możliwość przymknięcia tego gońca. To będzie działo się na przestrzeni dwóch posunięć, więc coś e, całkiem prostego. Dacie radę. Pierwszym ruchem, oczywiście, ku temu jest. B4, moi drodzy. Ruch B4 tak naprawdę wymusza wymusza ruch goniec B6, ze względu na to, że goniec jest atakowany na C5. Niestety, na D4 nie pójdzie. Tutaj również pion kontroluje pole D4. No i teraz, oczywiście, zamykamy gońca ruchem, moi drodzy. A. No i to jest właśnie ta sytuacja, o której mówię. Często w pozycjach takich cichutkich, uśpionych drzemie taka sytuacja, hm, ta sytuacja, uwielbiam słowo sytuacja ostatnio. Drzemie, moi drodzy, taka okoliczność, kiedy możemy pozbawić. Możliwości odejścia jakiejś figury. Zazwyczaj dzieje się to z gońcami, czasami też ze skoczkami, które nie mają możliwości odskoczenia, gdzieś odejścia, tak? Często tutaj łapałem, grając w internecie, te pięciominutówki, łapałem za ucho jakieś figury, tak? Często skoczki czy gońce, nie pozwalając im po prostu się wycofać, uciec gdzieś na bezpieczne miejsce. Jak widać grozi A5, no i niestety goniec jest stracony. Najlepsze, co tak naprawdę w tej pozycji mógłby chyba zrobić. Um, rywal to, moi drodzy, poświęcić tutaj na af 2 tego gońca, oddać tutaj, no, yy, tę figurę, chociaż to i tak jest pozycja przegrana, moi drodzy. Oczywiście a5 teraz wpada i jest po gońcu. Kolejny, kolejny przykład, kolejna sytuacja. Która figura może tu być, jak to się mówi w angielskim trapped? Która może figura być złapana? Która może być zamknięta? Wygląda na to, że ten hetman stanął, no, niby aktywnie na tym a4, aczkolwiek ten hetman może przeżywać za momencik ciężkie chwile, jest troszeczkę mu ciasno zwróćcie uwagę na to, że nasz goniec odbiera dla hetmana zarówno B4 jak i A5 nasz białopolowy goniec odbiera dla hetmana tutaj C4 B5 i A6, czyli oba gońce stoją wyśmienicie moi drodzy wyśmienicie, hetman broni pola A2, ten pion jest nie do ruszenia wieża również jest broniona i przez hetmana i przez piona, być może trzeba tak zagrać, żeby teraz tego hetmana upolować pytanie do was moi drodzy herbatka w dłoń rozkminiajcie czaszkujcie no i wymyślcie jak tutaj zaatakować hetmana no i tym samym moi drodzy złapać go uniemożliwić mu jakiekolwiek bezpieczne odejście jeżeli myśleliście o ruchu goniec b5 no to gratulacje, tutaj Hetman nie ma bezpiecznego odejścia tak naprawdę, Żadna, żadne, pole na rzędzie, rzędzie. żadne pole na linii A nie wchodzi w grę, również i na linii B jest po Hetmanie, niestety tu najlepsze co by mogły zrobić to po prostu wziąć te wieże na otarcie łez, że tak się wyraża. Kolejna pozycja, trzecia już, jeżeli dobrze liczę, mamy sytuację, kiedy gramy czarnymi. Być może tutaj jakaś figura u białych znowu jest skrępowana, jest jej ciasno i można będzie ją tutaj zaatakować, a co za tym idzie w konsekwencji zabić. Dobra, jak moi drodzy upolować podpowiem. Tego Hetmana, który jest na E5. Niby wszystko fajnie, niby wszystko pięknie. Hetman tutaj w centrum, scentralizowany, bardzo aktywny, przy naszym królu, który troszeczkę wyeksponowany. No, jest to dobra wiadomość dla białego. Chociaż w tej, nawet pozycji takiej nie, nie groźnej, na pierwszy rzut oka dla białego, uśpionej, cichej, jest coś, co być może ja bym przeoczył w partii, Wy byście przeoczyli w partii. Tu trzeba szukać możliwości zaatakowania Hetmana, złapania tej, mojej drodzy, figury. Zwróćcie uwagę na to, że nasz skoczek pełni piękne role. Jest centralizowany, kopnąć go bezpośrednio nie można. Odcina dla Hetmana pole G3, gdzie mógłby nas szachować brzydko. I to jest bardzo ważna informacja. Nasz Hetman kontroluje te diagonalie. Wieża odcina rząd, e, rząd, Boże, co się dzieje dzisiaj z tymi rzędami i liniami? Nie wiem. Odcina linię F, a natomiast wieża z H7 odcina linię H. I być może teraz trzeba tylko i wyłącznie zaatakować Hetmana. Tak, aby nie mógł on niestety nigdzie odejść. Pytanie do Was: jak złapać tę figurę, która jest zaznaczona na kolor żółty, moi drodzy? Jeżeli myśleliście o ruchu wieża F5, gratulacje, po tym ruchu Hetman zwrócił uwagę na to, że nie ma odejścia. Ciężko byłoby to znaleźć w partii, a tym bardziej, jakby to był Blitz, szybka akcja, dzieje się tak? No, ale tutaj. Takie pozycje są ukryte zapewne wiele razy. Ja osobiście i Wy przeoczyliśmy te, moi drodzy, możliwości łapania figur, tak? Zamykania ich i co za tym idzie? Zabijania ich. Tutaj z zimną krwią. Wieża F5, Hetman jest stracony. Znowu najlepszą opcją byłoby bicie tej wieży prawdopodobnie. Moi drodzy, e, czarne zabiły gońcem na H2. Wzięły piona, mogły. Ten goniec prawdopodobnie stał gdzieś na tej przekątnej. Jestem geniuszem Wziął darmowego piona i powiedział sobie: It's free, it's for me, jest za darmo, jest dla mnie, ale nie. W tym wypadku nie jest to dobre. Wiecie dlaczego? Bo tego gońca będzie można zamknąć. Można tego gońca będzie moi drodzy upolować. Macie pomysł, jak to zrobić? Oczywiście przychodzi do głowy ruch goniec B2. Żartuję. To jest oczywiście G3. Po ruchu G3 zwróćmy uwagę na to, że goniec, no niestety, jest przymknięty. Może grać tylko albo bić gońca, albo grać tutaj na G1. Tego piona będzie bronił pion z F. Natomiast jeżeli zagra na G1, to zabije go król. Być może czarny będzie chciał się szybko oswobodzić poprzez jeszcze H5, żeby naciskać moi drodzy na piona tutaj tego e, na G3 poprzez H4. No ale nie zdąży. Niestety czarny jest za wolny w tym momencie. My gramy co? Król G2. I nawet po pchnięciu, teraz trzeba być ostrożnym, tego nie można bić, bo goniec nam ucieka. Mamy tylko piona. Lejemy. Gońca, goniec H2, moi drodzy, uważajcie na te branie pionów, szczególnie skrajnych swoimi gońcami, być może często będzie można tego gońca zamknąć, przymknąć, moi drodzy, więc cenna lekcja dla nas. Kolejna pozycja, challenge 5, piąta, moi drodzy, piąty przykład, że tak się wyrażę, teraz to tak naprawdę ten łańcuch pionowy u Czarny, tak agresywnie, moi drodzy, na tym skrzydle hetmańskim się rozwinął, być może coś grozi. Co groźby, przyznam, co groźby? Czy dostrzegacie jakie groźby tutaj malują się na, na szachownicy? No, oczywiście jest koncepcja zamknięcia naszego gońca, który jest na b3. Póki co bardzo aktywny, ale zaraz grozi rzecz jasna. Jaki ruch? C4. No i niestety będziemy musieli oddać figurę za piona, co nie jest dobrą wiadomością. Trzeba szybciutko moi drodzy poradzić sobie z tym, jak robimy tutaj. Jak oszukać przeciwnika i nie dać mu zagrać zaraz. C4. Rywal zapewne pali się, aby zagrać c4, ale to teraz nasz ruch, tak? Jest kilka opcji, prawdę mówiąc. Jedną z nich jest oczywiście a4. Robienie miejsca tutaj dla gońca na 2 po biciu oczywiście z szachem fajnie goniec bije na a4. Jedną z opcji jest oczywiście a3. Robienie po prostu miejsca na a2 po ewentualnym pchnięciu c4. Ale nasz goniec wtedy będzie zarówno po a4 jak i a3, będzie po ruchu C4 przymknięty bardzo mało aktywna być może w tej pozycji trzeba wykorzystać fakt że piony ruszyły no i pewne pola nie są tutaj pod kontrolą czarnych bierek a co za tym idzie? Można tym gońcem po prostu odejść na D5. Wymuszone posunięcie, innego tak naprawdę dobrego nie ma. Goniec D5, i moi drodzy, nic tutaj naszemu gońcowi nie grozi. Przy okazji, jeszcze jak widzicie, wisi wieża, więc wygrywamy materiał, moi drodzy. Tutaj poświęcenie skoczka. Tutaj goniec, obrona gońcem nie działa. No jak widzicie, poświęcenie skoczka. Nie no, co ja gadam poświęcenie skoczka? Przecież to slane z szachem, później leci jeszcze wieża. Gadam dzisiaj jakieś głupoty, no ale wiadomo. Sobota moi drodzy, sobota, e, raniutko, bo dziesiąta, tyle z mojej strony. Taki apel do Was. Patrzcie czasami na pozycję, analizujcie ją pod kątem figur, które można zamknąć. Być może można ograniczyć rywala. No, zazwyczaj jest dobrą, dobrym pomysłem ograniczanie możliwości, ograniczanie aktywności figur rywala, ale być może czasami można je ograniczyć do maksimum, czyli po prostu zamknąć je w puszce. Dobra, tyle z mojej strony, dziękuję moi drodzy za uwagę, pozdrawiam i oczywiście do usłyszenia i zapraszam Was na poniedziałkowy stream, który planuję wieczorkiem gdzieś w granicach 18-19 zorganizować. Do zobaczenia, trzymajcie się.